Witajcie kochani na kanale Rock Day. Nastąpił taki czas, żeby podkraść mojej młodej Julce instrument, w którym się ostatnio zajawiła, bardzo jej się spodobał. Mianowicie ukulele. Jak to wiele ludzi mówi, mała gitarka. Mała gitarka, owszem, przypomina małą gitarkę, tak. Nazwa ukulele, to jest hawajska, instrument taki można powiedzieć. Czy ja wiem, czy etniczny hawajski, trudno mi powiedzieć. Uku, pchła, lele, skacząca, czyli właściwie skacząca pchła, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. No, taka śmieszna nazwa. No i cóż to jeszcze więcej można o tym instrumencie powiedzieć? Ma cztery struny, standardowo cztery struny. Może być też więcej, mogą być na przykład 8 strun strojone unisono po dwie, ale my zajmiemy się zupełnie tradycyjnym instrumentem, znaczy tradycyjnym, standardowym do kupienia wszędzie, więc jeżeli ktoś idzie do sklepu i mówi poproszę ukulele, to właściwie myśli o takim czymś, czyli ukulele z czterema strunami. No właściwie kształt podobny do gitary, ok, ale już strojenie to już jest inne. Strojenie mianowicie jest specyficzne, strojenie, proszę Państwa, no, jest następujące. Najgrubsza struna jest G, później jest C, później E, później A. Czyli to jest właściwie strój taki, znaczy to ogólnie ten strój to chodzi o to, że to jest wszystkie dźwięki z czterodźwięku sekstowego. Od C. Co jest? Proszę mi nie przeszkadzać. Czterodźwięku sekstowego. Nieważne, to już troszeczkę bardziej zaawansowana teoria, co to są czterodźwięki, co to są trójdźwięki, co to są dwudźwięki. To jest inna bajka. I po prostu to się stroi. G, C, E, A. I w zasadzie można powiedzieć, że to tyle i można brać się do nauki, do grania. Ale jeszcze jest bardzo istotna rzecz, że po prostu brzmienie ukulele to jest, stąd też jest takie, może ta pchełka, że takie śmieszne, takie podskakujące, takie zabawne może w tym znaczeniu. Przede wszystkim chodzi o to, że po prostu strojenie jest ogólnie wyższe niż standardowych, niż w gitarach. Przez to po pierwsze, że mamy krótką mezurę, czyli odległość od siodełka, od mostka do tego proszka pierwszego. Czyli mezura jest krótka i po prostu struny są dość cienkie i też właśnie troszeczkę wyżej są nastrojone te struny. Stąd brzmienie. Dla mnie osobiście to jest instrument troszkę niekomfortowy. Po prostu jak mam jakoś to, tutaj nawet nie widać na kamerze, jak mam na nodze, to po prostu no troszeczkę mało miejsca. Może kwestia jest po prostu przyzwyczajenia i mało na tym gram i właściwie pewnie młoda będzie zła, że jej instrument pod tego wałem. No ale cóż, właściwie. No aha, jeszcze co można było powiedzieć? Można było powiedzieć o cenach. Ja na przykład to ukulele. Wygląda bardzo fajnie, jak się tak przyjrzymy. Tutaj jest mahoń, boczek z mahoniu i tył z mahoniu. Góra jest, znaczy właśnie nie wiem, to jest chyba sosna. Czasem stosują taki, nie pamiętam, to kupowałem chwilę temu. Trudno mi powiedzieć, nie chcę teraz was bujać, czy to sosna. Wygląda jak sosna. Wygląda jak sosna, aczkolwiek czasem robią płyty wierzchnie ze sklejki. Ale tu z tego co wiem, to chyba było sosnowe. No i gryf też tutaj, gryf jest mahoń i tutaj co, mamy palisander, no nie? Ale chodzi o to, że tak, że cena na przykład takiego ukulele, tego co tutaj mam, to akurat jest zaprzyjaźnionego sklepu muzycznego. Cena normalna, bo to nie to, że tam jakieś nie wiadomo co. 239 bodajże, 240 za takie ukulele. I bardzo fajne, bo są też ukulele jakieś malowane, to wtedy w ogóle jest całe ze sklejki, a po prostu pomalowane jest jakąś farbą, żeby zupełnie nie było widać, więc to trzeba zwrócić uwagę, jak się kupuje instrument, ważne, żeby
To był w miarę jakiś taki instrument, no. Tamten, co był drugi do wyboru, był co prawda pomalowany, był ze sklejki, pomalowany, wygląda troszeczkę dziwnie. Kosztował niewiele mniej niż ta, która jest po prostu z prawdziwego drewna. Więc właściwie można powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby zacząć grę na instrumencie, właściwie z punktu widzenia może rodzica trochę tak, syneczku, chcesz grać na jakimś instrumencie? Tak, mamusiu, tak, 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 tak. No to co? Jakie to są instrumenty? Ja chciałbym na gitarze. No dobra, git. A teraz, no to wejdziemy sobie do internetu, zobaczymy, jakie to są te ceny. No to powiedzmy za gitarę tam mamy, wiadomo, jakaś taka tania, to też powiedzmy za stówkę. Ała, aż już mówiąc gitarę za stówkę, to mnie aż boli głowa. Ale powiedzmy, dobra, w miarę gitarkę taka git do grania na... do nauki, to powiedzmy no 300 zł, 400 zł, powiedzmy 500 zł. No chyba, że ktoś chce elektryczną, to już one się zaczynają od wyższej ceny. Jest wzmacniacz też. O, to syneczku, to może nie, ale a co powiesz na ukulele? Znalazłam za 200 zł pokrowiec. Akurat młoda ma taki pokrowiec. Pokrowiec, nie pamiętam ile kosztował. Chyba z 30 albo 40. Pianka mocna, gruba, jak ściskam w palcach. 10 mm ma. Chyba i kieszonkę jedną. Chyba z 40 zł, nie pamiętam dokładnie. No to właściwie mamy 240 plus 40, 280 zł i właściwie jesteśmy gotowi do grania, prawda? No cóż można powiedzieć, myślę, że jeżeli chodzi o małe dzieci, to byłoby idealny instrument ukulele, bo na przykład gitara o mniejszej menzurze brzmi no średnio. Przerabiałem ten temat i nie za bardzo bym polecał małe gitary. Można po prostu jak najbardziej małemu dzieciakowi kupić ukulele, poza tym i dorośli grają też na ukulele, więc nie jest żaden problem. W każdym razie ukulele. Coś śmiesznego, coś fajnego, brzmiącego pociesznie, można też tak to określić. Myślę, że każdy powinien mieć w swoim arsenale, w swoim orężu, bo też myślę nad tym, że po prostu ważne jest nie być, żeby nie być monoteistą. To jest trochę określenie średnio może pasujące, ale wyjaśnię, o co chodzi. Żeby nie być monoteistą na zasadzie tylko gram na gitarze. Nic więcej nie ten, prawda? Tylko gitara. Albo tylko słucham jednej kapeli, załóżmy. Tylko słucham Iron Maiden na przykład. Tylko słucham Metallica. No nie bądźmy monoteistami. Zacznijmy działać też w innej kwestii. Oczywiście to też się wiąże z pieniędzmi, no ale wiadomo. Taki instrument ja naprawdę gorąco polecam. Jest piękny. Firma, właśnie nie pokazałem. Firma Jeremy. Jeremy. Fajne logo, bo jest wdrążone, wdubane w drewnie. Wydubane. No i w ogóle jest takie matowe. Także... Dobra, nie będę pajacować. Zapraszam wszystkich do sprawdzenia tego instrumentu, o badania. Także do zobaczenia w następnych filmach.